Oto Bławer, jeden z najmroczniejszych kanałów na YouTube, na jakie natknąłem się w ostatnim czasie. Kanał ten publikuje sporo naprawdę niepokojącego kontentu, który kryje w sobie naprawdę mroczną, ale interesującą i jakże mądrą, co zaskakujące, historię, którą to przeanalizujemy sobie w dzisiejszym materiale. Cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was w zupełnie nowym filmie, ale jeszcze nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także wpadaj na mojego TikToka, gdzie dobijemy pomalutku 20 tysięcy obserwujących, a także wpadaj też na mojego Instagrama, bo chciałem bardzo dobić w tym miejscu 5 tysięcy, bo tutaj mamy ich trochę mniej, ale myślę, że wspólną siłą damy radę. Tymczasem zaczynajmy. Zatem omawiana dzisiaj historia została w pełni opowiedziana na kanale Boys Vert, który powinno czytać się jako Bławer. Jest to słowo pochodzące z francuskiego, znając życie i tak przeczytałem to źle, a w tłumaczeniu na polski oznacza zielone drewno. I tak jest, zielone drewno nie ma nic wspólnego z fabułą tego wszystkiego, ale nie uprzedzajmy faktów. Na samym kanale pojawiło się niespełna 20 filmów i zdaje się, że teraz przedstawia on zupełnie inną historię niżeli na początku. Jak gdyby ta pierwsza została już niejako zakończona. I to właśnie na tych pierwszych kilkunastu filmach dziś się skupimy, a całą resztą zajmiemy się innym razem, oczywiście, jeżeli będziecie tego chcieli. Co do filmów, cóż, są one ułożone w do maksa niechronologicznej kolejności. Wow. Jakikolwiek ciąg przyczynowo-skutkowy na pierwszy rzut oka tutaj nie istnieje, aczkolwiek kiedy już wszystko ułożymy w jako taką logiczną kolejność, to faktycznie całość zaczyna opowiadać jakąś historię, którą to w dzisiejszym materiale zamierzam przedstawić wedle mojej interpretacji, bo tak, interpretacja własna jest tutaj bardzo ważna. Aczkolwiek nie będę krył się z tym, że przed obejrzeniem tego filmu obejrzałem kilka innych interpretacji moich kolegów po fachu z zagranicy. Jednakże nim zaczniemy się w to zagłębiać, muszę na szybko was ostrzec o tym, że materiał ten będzie dotyczyć takich tematów jak depresja, niepokój, izolacja społeczna czy lęki, więc pamiętajcie, że zostaliście ostrzeżeni, aczkolwiek spoiler, koniec końców, wszystko przynajmniej pozornie kończy się dobrze. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy film na kanale o nazwie Take Care, przetłumaczmy to jako Dbaj, pojawił się w dość interesującym okresie dla świata, mianowicie 24 maja 2020 roku. I mam nadzieję, że pamiętacie, z jakimi okolicznościami mierzyliśmy się w tamtym czasie, bo będzie to dość kluczowe do zrozumienia całości. Tak jest, zmagaliśmy się wtedy z pierwszym lockdownem. Świat się zamknął, wszyscy wylądowaliśmy w domach i czas ten przeżyliśmy lepiej lub gorzej. Ja sam ten czas wspominam dość słabo, bo tak, było naprawdę ciężko niekiedy. Ale bycie odizolowanym nie z własnej woli od praktycznie wszystkiego i wszystkich przez kilka miesięcy naprawdę mocno działa na psychikę. Przez to też na moim kanale pojawiały się dość dziwne filmy. W sensie one były spoko, ale były zmontowane i zrobione strasznie bez sensu i generalnie no nie podoba mi się. I właśnie z podobnymi problemami, z izolacją i z różnymi innymi skutkami ubocznymi spowodowanymi właśnie przez siedzenie w domu z powodu pandemii, zmaga się bohater Bławer. Nazwijmy go tutaj Bartkiem, bowiem postaci w tej serii nie mają rzeczywistych imion. Wobec tego Bartuś każdego dnia stara się koncentrować na małych zwycięstwach w jego życiu, takich jak wstawanie o rozsądnej porze, regularny estetyczny trening, ignorowanie hałasów z piwnicy, czy w końcu bycie produktywnym. Niestety po czasie Bartuś ulega dźwiękom i schodzi do piwnicy, gdzie spotyka demona, który przez cały czas się tam czaił. Jest to na maksa przerażająca istota o trójkątnej głowie, która wydaje się być głównym antagonistą w serii. Nie da się ukryć, że jest to naprawdę ostro posrane. Postać ta zadaje pytania Bartusiowi, ewentualnie nam, jako odbiorcom. I teraz całość może być trochę nie na czasie, aczkolwiek w tamtejszych bardzo ciężkich czasach, przyjacielu, było to naprawdę na miejscu. Kiedy po raz ostatni wyszedłeś na zewnątrz? Kiedy po raz ostatni widziałeś swoich przyjaciół? Swoją rodzinę? Te trzy pytania to w zasadzie najprostsza wskazówka względem tego, o czym cała seria opowiada. O uczuciu izolacji, o lęku czy innych problemach, które są spowodowane samotnemu siedzeniu w domu, rzecz jasna ze względu na lockdown. Wobec tego mroczna postać, która kryje się w piwnicy Bartusia, to tak naprawdę wszelkie jego lęki spowodowane byciem w izolacji. Co więcej, sam bohater ma niezwykłe trudności związane właśnie z byciem odizolowanym i samotnym przez cały czas. Następny materiał na kanale to Tenant, demo gry, która nigdy nie istniała. Jest to na maksa
oddzielony od głównej fabuły film, ponieważ za bardzo się z nią nie łączy. Pojawił się on 3 listopada 2020 roku i totalnie nie ma jakiegokolwiek związku z historią Bartusia. Zdaje się, że na tamten moment autor postanowił porzucić tę historię, ponieważ wrócił do niej dopiero kilka miesięcy po tym materiale. Krócej mówiąc, materiał przedstawia przechodzenie fałszywego demo stworzonego dla fałszywej gry. Ludzie, którzy grali w nią wcześniej, otrzymali 6 ostrzeżeń, a ty lepiej, abyś dopilnował, żeby to 7 było tym ostatnim. Generalnie całość wygląda trochę jak historia Bartusia, ponieważ ten schodzi do pewnego pomieszczenia, gdzie czeka jakiś potwór, ale nie ma to w sobie zbyt wiele fabuły, więc pomijmy to. Wiele innych osób także pomija ten jeden skrawek trochę innej historii. Zamiast tego przeniesiemy się do filmu They Don't Know. Oni nie wiedzą. Materiał na YouTubie pojawił się w styczniu 2021 roku. Coś prezentuje Bartusia na imprezie w towarzystwie innych osób, wśród których nie umie się odnaleźć. Sam mówi, że oni nie wiedzą, po czym wpada w szał. Tutaj pojawiają się dwie możliwości co do sensu tego filmu. Z jednej strony coś może pokazywać wydarzenia jeszcze sprzed lockdownu, kiedy Bartuś także był pochłonięty przez swoje lęki i nie był w stanie odnaleźć się pośród ludzi. Możemy tutaj zauważyć, że jest on praktycznie całkowicie pochłonięty przez tą ciemną postać z jego piwnicy. Natomiast z drugiej strony całość może pokazywać sytuację po pierwszym lockdownie, bo nie wiem czy pamiętacie, ale przez kilka miesięcy w 2020 roku. Świat na moment się otworzył, tylko po to, by kilka miesięcy później zamknąć się ponownie na ponad pół roku. I oczywiście tak było tylko w tej naszej polskiej rzeczywistości, no ale za granicą w tych czasach wyglądało to dość podobnie. Więc być może materiał ten prezentuje stan Bartusia na czas po pierwszym lockdownie, przed drugim, kiedy starał się wyjść do ludzi, aczkolwiek nie udało mu się to. Ze względu na lęki, które ogarnęły go z powodu izolacji w trakcie pierwszego lockdownu. Warto wspomnieć, że materiał ten jest follow-upem do mema They Don't Know, który w zasadzie skupia się na sytuacji jestem na imprezie. Oni nie wiedzą, że jestem sławnym youtuberem. W każdym razie, wracając do Bartusia, wydaje się on być osobą o naprawdę wielkich problemach społecznych. Niezależnie od tego, czym są one spowodowane, w połączeniu z byciem odizolowanym samotnie w domu, wszystko to przeradza się w negatywne myśli, które nękają go z każdej strony. Czy to kiedy stara się być produktywnym, rysuje demona z piwnicy, czy to kiedy śpi na dosłownie ułamek sekundy, za oknem pojawia się demon z piwnicy, obserwujący go. A wszystko to łączy się z następnym filmem na kanale, czyli z Burning, czy też Spalanie MP4, który został opublikowany w marcu 2021 roku, czyli najprościej mówiąc w rok po zamknięciu się świata po raz pierwszy. Bartuś, kompletnie pochłonięty w swoich lękach, stwierdza, że cykl się kontynuuje. Budzisz się, ale nie w ten sam sposób. Każdy dzień jest taki sam, jesteś tym zmęczony. Obserwujesz ich, wszystkich ludzi, którzy żyją swoim życiem, natomiast ty przez cały czas znajdujesz się w piwnicy. Dlaczego? Starasz się być produktywnym, zrobić coś ze sobą, ale jak zawsze się nie udaje. Twoje lęki są silniejsze. Opis filmu mówi: zostałem obrócony w popiół. Natomiast na szczęście Bartuś nie jest bez nadziei, bowiem w następnym filmie, Kontynuuj, jesteśmy świadkami najbardziej epickiego pojedynku anime w historii pomiędzy ziomkiem pozytywnym, który wygląda jak bardzo fajny piesek, no powiedzcie mi, że on nie wygląda jak piesek, przecież wygląda, a także ziomkiem niezwykle negatywnym, który wygląda jak moje profilowe po przejściach dużych w życiu i po studiach. W każdym razie te dwie postaci to negatywne myśli Bartusia, a także pozytywne myśli Bartusia, które nawalają się w tej teledyskowej sekwencji. Ostatecznie pozytywny wygrywa, zabijając negatywnego. Co do następnego filmu, poznałem pięknego anioła,
Nim zajmę się trochę później, bo tutaj jest lekko namieszane w chronologii. Moim zdaniem we właściwej kolejności następnie zajmiemy się filmami Kompleks i Całkowicie ukochane. Zatem zajmiemy się tym pierwszym. Pesymizm powraca jako kompleks, czyli jeszcze bardziej dokokrzony pesymizm z większą ilością mocy i takie tam. Generalnie całość ma odwołanie, moim zdaniem, do depresji i walki z nią. Nawet Matt wspomniał o tym w swoim filmie. To jest tak, że wygrywasz jedną bitwę z depresją, ale to nie oznacza, że całkowicie z niej wyszedłeś. Wychodzenie z depresji to po prostu znacznie dłuższy proces. Jednakże wracając do postaci kompleksu, po prostu kompleks. Stworzył on drugie, znacznie mroczniejsze więzienie dla Bartusia, w którym ten teraz siedzi, pogrążony w swoich lękach. Jest nim jego dom. W opisie pod jednym z filmów znajdował się kod Morsa i zostało nim zapisane, kiedy dom stał się kompleksem. Wobec tego teraz prawdziwym więzieniem dla Bartusia jest dom, jego kompleks. Miejsce, w którym siedzi cały czas, w strachu, już prawdopodobnie nie z własnej woli, ponieważ zdaje się, że teraz akcja ma miejsce już po skończeniu lockdownu. A teraz Bartuś siedzi w domu tylko i wyłącznie ze względu na swoje lęki i strach przed wyjściem do ludzi. I to właśnie tutaj miejsce będzie mieć koniec tej historii. W filmie Całkowicie ukochany widzimy właśnie to więzienie i to, jak nasz bohater się w nim czuje. Swego czasu na karcie społeczność kanału opublikowany został pewien obrazek. W nim znajdowały się dwa kody QR prowadzące do dwóch obrazków. Pierwszy prezentował krzesło w kompletnie pustym jakby przedpokoju albo po prostu pokoju. Natomiast drugi z nich przedstawiał właśnie Bartusia kompletnie pogrążonego w strachu i lęku, który jest sam w swoim pokoju albo w piwnicy. Krócej mówiąc, obydwa filmy pokazują, że Bartuś zszedł do piwnicy i to do jej najgłębszych zakamarków i to właśnie tam teraz siedzi, w swoim więzieniu, które stworzył kompleks. Teraz dom jest jego kompleksem. Piwnica jest jego kompleksem, czy też jego głowa ostatecznie jest jego kompleksem. Koniec końców sam dochodzi do konkluzji, że zawsze chciał mieć jakieś kontakty z ludźmi, zawsze chciał być lubiany i tak dalej, tylko że zawsze się tego bał, albo bał się podjąć ten pierwszy krok, który mógłby go do tego doprowadzić. Te lęki w połączeniu z przymusem odizolowania się w domu sprawiły, że teraz Bartuś cierpi. I to bardzo. Natomiast w tym wszystkim bał się najbardziej tego, że nie będzie kochany. Powiem tak, pod koniec tego filmu jego transkrypcja mówi, że tak naprawdę to, czego zawsze bał się najbardziej, to nie bycia kochanym. Swoją drogą w materiale na ułamek sekundy pojawia się kod QR, który prowadzi do niepublicznego filmu, gdzie to kompleks wyjaśnia, że jego zdaniem miłość w życiu człowieka nie jest gwarantowana, a w zasadzie może być dla niego całkowicie obcą koncepcją. Pokrótce Bartuś pogrążony w smutku i lęku zaczyna zapominać o uczuciu miłości i powoli zaczyna stawać się dla niego obce, w zasadzie już się stało. A pod koniec Całkowicie ukochanego widzimy, że nawet maska Bartusia, czy też może raczej jego twarz, dzięki której mógł jakkolwiek stawiać czoło całemu złu, które na niego naciskało, powoli zaczyna pogrążać się w mroku i również jego lękach. To łączy się z filmem Konsekwencje, który zwyczajnie pokazuje po prostu konsekwencje znalezienia się w położeniu, w którym obecnie znajduje się Bartuś. To było trochę ciężkie zdanie. Jak widzicie, jest coraz gorzej, aczkolwiek wszystko pomalutku zbliża się ku finałowi. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden film, Poznałem pięknego anioła i powiedział mi coś, czego nie chciałem słyszeć. Tutaj w zasadzie mamy trochę kontynuację tematu, wzbogaconą o kilka cytatów biblijnych i tym podobne, jednakże nie wnosi to jakoś za bardzo dużo do całego tematu, więc myślę, że możemy przejść do tych istotniejszych rzeczy dla całej fabuły. Finał rozpoczyna materiał Zoning Ordinance. Tak, wiem, że ten zwrot ma jakieś tam znaczenie, ale nie ma to chyba większego związku z całą tą sprawą, przynajmniej ja go aż tak mocno nie widzę. W każdym razie Bartuś kompletnie zatonął w ciemności. W międzyczasie na miejscu pojawia się optymizm, który bardzo zraniony, ale jeszcze niepokonany, niesie ze sobą zwłoki pesymizmu. Kompleks, zauważywszy go, zaczyna go atakować i wówczas rozpoczyna się kolejna epic anime fight scene. W
międzyczasie zwłoki pesymizmu spadają do dziury i lądują koło Bartusia, który zaczyna je konsumować, co ma prezentować dosłowne żywienie się negatywnymi odczuciami w trakcie bycia w depresji. W trakcie walki kompleksowi upada nóż, który spada i rani Bartusia, a następnie ten budzi się w niebie przed aniołem, z którym zaczyna rozmawiać. Anioł wygląda na dość nieprzyjaznego, więc raczej nie chcemy takiego kiedyś tam w przyszłości spotkać. Aczkolwiek mówi Bartusiowi bardzo ważną rzecz. Can you picture an empty room with yourself at the center? Answer me quickly and honestly. Can you picture an empty room with yourself at the center? Mówi mu, żeby skoncentrował się, wyobrażając siebie jako środek tego pustego pokoju. Zachęca go, żeby krzyczał do tego stopnia, żeby nikt nie mógł go zignorować. Mówi, że proszenie o pomoc jest w porządku i w takich sytuacjach wręcz należy poprosić kogoś o pomoc. Wówczas Bartuś sięga po twarz albo po maskę anioła i zakłada ją na siebie. Aczkolwiek nie po to, żeby schować się przed innymi ludźmi, a raczej po to, by pokazać im nową wersję siebie, by otrzymać więcej odwagi. By wyjść do ludzi. Bartuś otrzymuje nową siłę, wówczas wzrasta i dosłownie pokonuje, czy też rozrywa kompleks. Pokonuje swoje lęki, pokonuje depresję i jest w stanie wejść do tego świata, który przez całe życie go przerażał i sprawiał, że jego życie stawało się coraz gorsze. Na samym końcu widzimy bardzo ładny kadr, który właśnie prezentuje Bartusia poznającego ten świat i rozpoczynającego nowe życie. Do widzenia i dzień dobry. Opis filmu natomiast mówi: koniec, kontynuacja, początek. Koniec starego życia, kontynuacja, jak gdyby fizyczna, a także początek nowego, lepszego. I w ten właśnie sposób kończy się ta pierwsza historia, którą opowiedziało Buaver. Teraz zdaje się, że kanał zaczął opowiadać coś zupełnie nowego, w co jeszcze aż tak się nie zagłębiałem, ale widzę tutaj dość sporą różnicę względem tego, co obserwowaliśmy dotychczas. Wobec tego tym, co Buaver opowiada w tej nowej historii, zajmiemy się, kiedy zostanie ona już opowiedziana do końca, czyli znając życie może za rok, może trochę więcej. Ale myślę, że i tak będzie warto, bo Buaver to naprawdę świetne RG i bardzo dobrze bawiłem się oglądając je. Poza tym naprawdę jest ono w stanie coś nam przekazać i o czymś rzeczywiście opowiada. O walce z depresją i lękami, które mamy w sobie. Całość polecam wam jeszcze raz obejrzeć samemu i zinterpretować to wszystko samodzielnie. A tymczasem ja wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Zostaw suba, kciuka w górę, wpadaj na TikToka i Instagrama, linki macie w opisie. Dobijmy te 5000 na Instagramie, a będzie bardzo mi miło. Więc w razie czego wpadajcie tam, a tymczasem słyszymy się w kolejnych filmach i niumri.